Dzisiejszą ja by usługę zatytułowałem sobie Zbadaj swój wzrok i nie chciałbym, żebyście myśleli, że to jest zaproszenie na badania profilaktyczne, że jakiś pastor dostał jakieś pismo z urzędu dla wiernych kościoła w ustroniu, zaproszenie na jakieś badania, które są organizowane przez może Urząd czy jakąś zewnętrzną firmę medyczną. Kochani, bo e, chciałbym, abyśmy się tak zastanowili przed chwilkę i ja też gdzieś ciągle e, miałem to w swoim sercu i e, w czasie i postu i modlitwy, bo gdzieś patrzyłem na swoje życie, e, jaki jest ten mój wzrok, e, nie tylko ten fizyczny, nie? E, że... To jest ważne, że dbamy o swój wzrok, że mamy takie możliwości, że kiedy coś się pogorszy, możemy pójść do okulisty, do jakiejś specjalisty, który dobierze nam właściwe okulary i myślę, że wielu z was tego doświadczyło, że już słabiej widziało, ale teraz może w pełni korzystać, może czytać drobny druk, cieszyć się i funkcjonować dobrze. I myślę, że jest to takie ważne, że mamy takie możliwości, ale też ważne, abyśmy też patrzyli na ten wzrok duchowy, abyśmy też kontrolowali swoje oczy duchowe i też te cielesne, które patrzą. Nie? To, że możemy podziwiać ten e, świat, piękne rzeczy, które gdzieś tam widzimy, otaczającą przyrodę, że możemy siebie nawzajem widzieć, cieszyć swój wzrok e, tymi rzeczami. Staje się to takie normalne, kiedy e, widzimy dobrze, albo gdzieś tam stopniowo się nam ob, e, pogarsza wzrok i nie widzimy tej różnicy. Ale myślę, że dla kogoś, kto odzyskuje na przykład wzrok i myślę, że w takim sensie duchowym, myślę, że większość z nas, bo wszyscy, był taki moment, kiedy byliśmy ślepi, kiedy nie widzieliśmy Pana, On otworzył nasze oczy na łaskę, na krzyż, na zbawienie, ale też warto, abyśmy korygowali i sprawdzali okresowo swój wzrok. Taki i ten duchowy, i ten cielesny. I jak to jest ważne? Dlatego, że nasze oczy są takie szczególne, bo oko ludzkie jest jednym z najbardziej najmniejszych, ale też jednym z najbardziej złożonych organów. I 80% takich procent informacji, które gdzieś tam otrzymujemy, przyswajamy za pomocą wzroku. I też na grupce się dzieliłem parę takich ciekawostek, które wcześniej wypisałem, gdzieś tam znalazłem. Niektóre może znacie, niektóre nie. I na przykład coś takiego jest, że nasze gałki oczne w ciągu naszego życia niewiele się zmieniają, czyli od urodzenia aż do Śmierci, rozmiar naszej gałki ocznej, naszych gałek ocznych niewiele się zmienia i to dla mnie było zaskoczeniem. Myślę, że to nie jest jakaś niewłaściwa informacja, bo to ze strony takiej medycznej, akurat zerknąłem sobie. Wzrok człowieka rozwija się do siódmego roku życia. Z kolei mięśnie oka należą do najaktywniejszych mięśni w ludzkim ciele. I oko potrzebuje dużo minerałów, witamin, aby mogło dobrze funkcjonować. Taką ciekawostką, o której też myślę, że wiecie, ale może nie do końca, jest to, że człowiek mruga średnio co 3 do 6 sekund. I oczywiście kobiety częściej mrugają, więc to chyba nie jest tajemnicą. Ale to mruganie jest też ważne, dlatego że nawilża nasze gałki oczne i często ktoś, kto dużo pracuje przy komputerze, wpatruje się tylko w jedno miejsce, w punkt jego wzrok jest skupiony, zaczyna mieć problemy z, z taka dolegliwość suchego oka, czy jakoś tak to nazywa. W każdym razie potrzeba wtedy jakichś dodatkowych kropli i tak dalej. I jeszcze taka ciekawostka, myślę, że o tym wiecie, że człowiek nie potrafi kichać z otwartymi oczyma. Dobrze, że nie ma tu jakichś takich młodych całkiem osób, żeby nie chciały jakoś mi udowodnić, że to nie jest prawda, nie wiem, jakby się to skończyło. W każdym razie coś takiego jest, czyli jakby automatycznie zawsze nasze oczy się zamykają, jak kichamy. I mam nadzieję, że to jest prawda, bo tak wyczytałem. Kochani, ale chciałbym też teraz aby odnieść pewne wady wzroku, i to będzie taki, taki trochę parę takich rzeczy, które wiecie, ale chciałbym to też do takiego życia trochę duchowego odnieść, nim przejdziemy do Bożego Słowa. I są takie wady wzroku, że można być krótkowidzem, czyli rzeczy, które są oddalone, przedmioty, które są oddalone, są nieostre, źle je widzimy, a z kolei musimy przybliżać pewne rzeczy, żeby w miarę wyraziście widzieć dane przedmioty, czy książkę, czy cokolwiek. I taka duchowa krótkowzroczność, jakby to tak odnieść, bo nie chciałbym takich suchych tylko rzeczy i faktów mówić, e, oznacza to, że, e, że mogę być osobą, która jest skupiona tylko na siebie, nie widzi nikogo dookoła, e, tylko skupia się na, na swoim życiu, na swoich problemach. I kiedy mówię o tych wadach e, wzroku, to... E, parę takich wymienień chciałbym, abyśmy też się zastanowili, czy nam coś nie dolega, nie? bo czasami przyzwyczajamy się do pewnych jakichś niedomagań w, naszych, w naszym ciele, i tak, jak mi fachowiec, optometrysta, gdzie, który mnie męczył przez godzinę i kazał mi mówić, co jest bliżej, co jest dalej, patrzeć wprost. Myślę, że wielu z nas miało takie doświadczenie, jeżeli były dobierane okulary. Czasami to jest bardziej dokładne, czasami nie wiem jak. Ja w każdym razie godzinę mi poświęcił. I generalnie. Powiedział mi też coś takiego, bo ja potem na koniec ja mówię: Ale tak, ja w zasadzie nie widzę problemu, bo w sumie dobrze widzę. Samochody mi się super jeździ. W nocy mogę jeździć bez problemu, nic mnie nie oślepia, mimo że mam jakieś wykrył mi rzeczy, które ja wiem, które, o których też wspomnę. Ale no, ciągle się broniłem przed tymi okularami no, i on mi tak mówi: wie pan, problemem to jest to, że pan nie widzi problemu. Nie? I tak czasem jest w naszym życiu. To jest tak, brzmi śmiesznie, bo to dotyczy naszego takiego, może takich drobnych rzeczy, nie? Ale tak czasem może być to w życiu duchowym, że możemy nie widzieć rzeczy takich jakichś oczywistych, że, że może w tym takim duchowym znaczeniu jestem takim trochę krótkowidzem, że tylko patrzę na siebie, skupiam się tylko na, na swoich ży, swoim życiu i nikogo dalej. Można też być dalekowidzem, czyli widzieć widzenie z bliska jest utrudnione, a wyraźniej widać to, co, co jest położone dalej. Niektórzy tak mają. Nie? Mi się czasami te pojęcia mylą. Dzisiaj jeden z klientów mówi, że jak on chce coś przeczytać, on z bliska nie. On musi tak daleko, daleko odsuwać, żeby przeczytać coś. Nie? Czyli on nawet z daleka potrafi przeczytać, a z bliska tego nie potrafi. I być może to jest ta wada. Jeżeli coś mylę, to możecie to inaczej określić. I... W sensie takim duchowym można by powiedzieć to, że... Że są to osoby czasami, że mogę być osobą, która skupia się przesadnie, akcentuje pewne rzeczy, nawet ze słowa Bożego, gdzie ciągle dociekam, rzeczy, które się kiedyś wydarzą i zaczynam spekulować. I to jest tylko moim centrum mojego życia, czyli może to być coś o końcu świata, i ciągle tylko wokół tego się skupiam i wychodzę poza rzeczy, jakby objawione. I to jest jakieś centrum i najważniejsze w moim w życiu może być też z innej strony takiej praktycznej, że mogę być osobą, która Zamartwia się na przyszłość, czyli mogę, mogę być osobą, która e, myśli, co się stanie, jak sobie poradzę kiedyś, a co będzie z moją rodziną i tak dalej, czy utrzymam, czy ta sytuacja, która jest tam gdzieś w moim życiu, te, to, co się dzieje obecnie, czy, czy to kiedyś wpłynie na moje życie. Czyli takie, taki pesymizm, ale ciągle wpatrzenie do przodu, tylko martwienie się tymi rzeczami, które mogą się nigdy nie wydarzyć, a zapominanie o teraźniejszości, z jedną z tych wad mam, czyli generalnie w jakim stopniu trudniej jest mi czytać drobny druk, kiedy jest na przykład słabsze światło. Mam ze sobą tutaj okulary i nie wiem w którym momencie ich użyję jeszcze, bo na razie mi się dobrze patrzy, bo na razie nie widzę problemu. Ale kochani, chciałbym, żebyśmy też patrzyli, ja tak trochę żartem, to w żart trochę obracam, ale chciałbym, żebyśmy tak poważnie popatrzyli. Bo kolejną taką wadą jest astygmatyzm i to jest taka wada, o której już wiedziałem, że mam, bo to już gdzieś tam 15 lat temu mi zdiagnozowano. Czyli jest to niezborność, nieostrość widzenia, zniekształcenie obrazów w zależności od kąta padania światła. Tak sobie wypisałem. W moim ja mam ponoć te wady w stosunku o niewielkim takim stopniu. W każdym razie optometrysta to potwierdził, i to też w jaki sposób musiał mi tam do moich soczewek, że tak powiem, uwzględnić przy doborze. Nie? I kiedy nad tym myślałem, to może się objawiać tym, że no, na przykład y, cyfry 5, 6, 8, na przykład piątkę z szóstką, jak jest malutka, gdzieś jakiś numer seryjny, jakaś li, y, ciąg liczb, ja mogę to pomylić nie, przy słabszym oświetleniu. I tym się to objawiało, ja to widziałem, że jest jakiś tam problem. I w takim odnosząc do takiego życia. Y, Duchowego może to być oznaczać to, że, że jestem osobą, która mogę niesprawiedliwie oceniać kogoś drugiego. Czyli coś się wydarzyło w życiu mojego bliźniego, mojego brata, moj, mojego brata, czy siostry, i ja od razu go osądzam, czy oceniam, może nie osądzam, ale powiedzmy oceniam, że on zrobił to, to, bo to źle, i tak dalej. A tak naprawdę nie znam to, tego, co, było, co jest w jego sercu, co on przeżywał. Nie znam. Nawet jego, co co on przeżywał, dlaczego tak się stało. I ja wypisałem sobie tu parę takich wersetów, nawet tam podałem Dawidowi, ale tak jakby świadomie na razie jeszcze tego nie czytam. I chciałbym, żeby, żebyśmy jakby patrzyli na to, czy coś takiego w moim życiu się nie pojawia. Nie? Bo tak jak czytałem wcześniej z, tego, z tej, tej piosenki. Czy me oczy mogą użyć króla chwały? Czy czasem nie jest tak, że moje oczy gdzieś są skupione, gdzieś na innych rzeczach, e, wpuszczam przez moje oczy pewne rzeczy, które blokują to, że mogę się zbliżać do Pana, e, że mogę w czystości serca przychodzić do niego. Taką e, e, Kolejną jakąś wadą, że można na przykład mieć rozszerzone źrenice, i czasami może być to wywołane sztucznie, przy pomocy atropiny, to przy pewnych sytuacjach się podaje świadomie, a mogą być jakieś zewnętrzne środki. I wtedy wyglądamy jakby inaczej w swoich oczach, a duchowo może to być pycha w naszym życiu. Czyli mamy zbyt wysokie mniemanie o sobie, takie niewłaściwe, nawet nieboże, gdzie myślimy o sobie jako o kimś lepszym niż mój brat, mój bliźni, moja, moja bliska osoba. I trudno wtedy, jeżeli ktoś ma rozszerzone źrenice, funkcjonować w świetle, dlatego że wtedy to razi takim nie wiem. Sowa chyba jest taką, takim ptakiem, które funkcjonuje w nocy. Ma takie duże oczy rozszerzone, i gdyby to tak przenieść na duchową taką stronę, można powiedzieć, że osoba, która ma takie, taką wadę, boi się światła, czyli prawdy w swoim życiu. I gdzieś to gdzieś tam go dotyka. Można mieć też niekontrolowane takie tiki nerwowe. Czasami są osoby, które gdzieś ten mają wzrok taki rozbiegany, niekoniecznie ze stresu, kiedy stoją przed jakimś forum, ale w normalnym życiu, że cały czas ich wzrok gdzieś lata z jednej strony na drugą, z jednego przedmiotu na osobę, ciągle gdzieś ten wzrok ucieka i. I tak z duchowej strony można powiedzieć, że, że może to dotyczyć ludzi, którzy są rozdwojeni, którzy gdzieś zwracają swoje pragnienia i myśli ku Bogu, a jednocześnie pozwalają, aby w swoim życiu pragnienia takie cielesne, ziemskie brały górę oko też może cierpieć z powodu y, obcego ciała i wiemy, że jeżeli nam coś wpadnie, jakiś piasek zapruszy nam coś oko, czy kiedy jedziemy na przykład na rowerze wpadnie jakaś mała muszka do oka, no to od razu y, po hamulcach, y, bo nie chcemy zrobić sobie innym krzywdy i trzeba to usunąć, to obce ciało, y, trzeba y, coś z tym zrobić, przemyć. Już nie mówię o czymś poważniejszym, kiedy y, gdzieś tam coś ostrego się nam wbije do oka, no to już jest, wymaga okulisty i tak dalej. Ale tak w życiu takim duchowym może to oznaczać osobę, która dostrzega i wyolbrzymia wady u innych, a nie widzi u siebie, czyli ten przysłowiowe źdźbło, czy coś innego wokół brata, a u siebie nie widzi czegoś, belki. I może też rozwinąć się zaćma, czyli taka dolegliwość, która blokuje dopływ światła. Dzisiaj pewne rzeczy można skorygować chirurgicznie, znaleźć rozwiązanie, ale ja myślę, że to w życiu duchowym, kiedy ta zaćma powoduje, może powodować stopniową ślepotę, i to, to powoduje grzech w naszym życiu, który jest pielęgnowany, niewyznany, nierozwiązany i Czymś takim może być nieprzebaczenie, które jest pielęgnowane, może się to przerodzić, korzeń goryczy, może się to przerodzić w nienawiść. Ja wymieniłem parę takich wad, bez czytania aby Bożego Słowa, ale chciałbym, żebyśmy teraz, bo chciałbym aby pewne takie aspekty podać. Nie? Bo być może gdzieś w moim czy Twoim życiu jest jakiś tam problem z wzrokiem, z oczami, które byłoby warto wynieść do światła, żeby się zastanowić i oddać to Bogu. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Ewangelię Łukasza. 11 rozdział 34. Do 36 wersetu. Świecą ciała jest oko Twoje, jeśli oko Twoje jest zdrowe i, cało, i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby jak jak gdyby świeca oświecała cię swoim blaskiem. Kochani, czyli tu widzimy taki, taki ważny aspekt, że nasze oko jest taką świecą ciała. Czasami się mówi, że nasze oczy to jest, oknami, to jest okno duszy, nie? czyli to co wpuszczamy przez nasze oczy ma wpływ na nasze serce. I chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali podobny fragment z Mateusza z 6 rozdziału i 22 wersetu. Oko jest dla ciała jak lampa. Jeśli jest zdrowe, e, światło napełnia całe ciało. Ja wypisałem sobie też tutaj ze Słowa Życia, e, tak troszeczkę jest to rozszerzone. Jeśli twoje oko jest zdrowe, zapewni ci ono e, prawdziwą jasność duszy. Lecz jeśli zaciemniają złe myśli, pragnienia, cały tkwisz w duchowych ciemnościach, przez które tak trudno się przedrzeć. Wiecie, często mówimy, że Bóg patrzy na serce i to jest prawda, ale to, co jest, wnika do naszego serca, co oddziałowuje nasze serce, to też dzieje się przez nasze oczy, które jest tak jak mówię, jest tą, są tą świecą naszego ciała, czyli Czymś, co rozświeca nasze życie, ale jest też takim oknem, przez które wpuszczamy pewne obrazy, które mają wpływ na nasze życie. I jest to takie bardzo ważne, abyśmy, że tak powiem, kontrolowali swoje takie duchowe życie. Pytali Pana, czy moje oczy potrzebują korekty, czy potrzebują jego przemiany. I to ja sobie, takie pytanie sobie zadawałem podczas tego postu. Panie, e, tak często do pozornie e, błahych, dobrych rzeczy, mnie, e, że tak powiem, moje rzeczy gdzieś tam odciągają, że za dużo może e, poświęcam czasu gdzieś tam e, siedząc przed komputerem, patrząc na no pozornie fajne rzeczy. Nic złego, ale gdzieś to pochłania mój czas, po, e, powoduje, że gdzieś moje pragnienia bardziej się przesuwają. I myślę, że te nasze oczy, również i słuch, ale oczy są tak bardzo podatne. Cały marketing, wszystkie reklamy, to, co jest tak, czym jesteśmy bombardowani, ma tak ogromny wpływ na nasze życie, dlatego, że jakby powoduje to, że wymusza pewne decyzje zachowania, czy to w kwestii zakupów, jakichś pragnień, czyli muszę mieć to, to, tego pragnę i to jest takim moim celem. I Czasami, jeżeli tego nie kontrolujemy, jeżeli nie podajemy to, tego Panu Bogu, to zaczyna to w naszym życiu te pragnienie się zmieniać. i To są, zaczynają się takie pragnienia ciała. I nie na darmo firmy producenci czy firmy handlowe wykładają ogromne pieniądze na to, żeby na reklamy, dlatego żeby dotrzeć do klienta, żeby sprzedać, żeby pewne rzeczy przekazać. I przez reklamy, przez filmy, przez obrazy, gry komputerowe nieprzyjaciel stara się też zobojętnić nas na pewne rzeczy. Na grupce też mówiłem, czytałem taki, takie króciutkie świadectwo człowieka, który jako dziecko przebywał w obozie pracy w Korei Północnej i w tych warunkach często, jeżeli ktoś tam podpadł, były egzekucje publiczne. Już nie wiem, na czym polegało, się to, rozstrzelanie, czy w innej formie. I on jako dziecko podczas pierwszej takiej publicznej egzekucji, gdzie reszta więźniów musiała patrzeć na to, on zemdlał. Takie było to dla niego ogromne wrażenie, jako dla dziecka, że on zemdlał przy tym. Ale już podczas następnych egzekucji już się zobojętnił, już nie robiło to na nim takiego wrażenia. I Diabeł też tak działa w naszym, dotyka ludzi i tak samo czasem naszego życia, że pewne rzeczy nam ciągle serwuje i pewne zobojętnia jakąś naszą wrażliwość, nasze spojrzenie na pewne i prawdy Boże, i może to powodować, że no zaczynamy swoją gdzieś tam linię przesuwać. Nie patrzymy na konkretnie na Boże słowo, ale zaczynamy sobie pewne rzeczy tłumaczyć. I teraz. Chciałbym się tak zastanowić też nad tym, bo w życiu takim, tym fizycznym dbamy o nasze oczy, czyli jeżeli słabiej widzimy, to staramy się skorzystać z okulisty i mieć okulary, czy z jakichś kropli, czy czegoś, żeby wspomóc. Dbamy też jakby o taką profilaktykę, czyli staramy się może jakieś witaminy zażywać, jakieś suplementy, które powodują, że nasz wzrok lepiej funkcjonuje. Z profilaktyką na pewno jest to, że powinniśmy czy czytać przy dobrym oświetleniu, najlepiej dziennym, a nie tylko sztucznym, ale wiemy, że jest to trudne, bo dlatego że wiele, że tak powiem, naszych czynności w dzisiejszych czasach jest związane ze smartfonem, z komputerem i gdzieś nam też to w jakiś sposób utrudnia ale ważne jest to, aby też robić jakiś tam odpoczynek, żeby nie być cały czas skupiony na tym. Nie? I myślę, że też to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest taka profilaktyka w naszym takim duchowym odniesieniu czyli to co wiemy o czym mówimy każdego dnia i co robimy każdego dnia czyli czytanie Bożego słowa modlitwa to jest coś co daje nam jakby tą taką profilaktykę naszych oczu i i chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali parę takich fragmentów, które sobie pisałem, które mówią o tym, co ma być tą taką profilaktyką dla naszego życia, czyli to może być słowo i tak dalej. Ale to będzie teraz Psalm 19, 9, 10 werset. Rozkazy Pana są słuszne, rozwystalają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Czyli to, co tutaj e, czytamy, e, mówi to, że... E, Przykazania Pana, czyli słowo Boże, e, oświeca moje oczy, czyli kiedy Boże Słowo jest przed moimi oczami, kiedy żyję tym słowem, Bożymi obietnicami, to też moje oczy, e, i te fizyczne, i te e, takie duchowe, e, są chronione. Następny taki fragment to jest Piąta Mojżeszowa, Szósty Rozdział, Ósmy i Dziewiąty Werset. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział, ósmy i dziewiąty werset. Wypiszesz, przy, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Czyli Boże Słowo ma być w moich myślach, przed moimi oczami, ale też w takim miejscu, gdzie często wychodzę i na wysokości może moich oczu, kiedy mam jakby koncentrować, czyli to Boże słowo ma być ciągle przed moimi oczami. Pan ma być przed moimi oczami i to chroni moje oczy od tego, aby skupiały się na rzeczach, które mnie nie budują albo powodują Wady w moim wzroku duchowym. Następny fragment, który przeczytamy, co to jest? Dzieje, drugi rozdział, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 25 werset. Dawid bowiem mówi o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Kochani, Myślę, że Dawid był tą osobą, która wiedziała, co mówi, dlatego że przez wzrok, przez to, że kiedy popatrzył na Batrzebę, nie zrobił tego radykalnego odcięcia, ale popatrzył znowu i wtedy zgrzeszył. Wiecie? I myślę, że on wiedział, jakie konsekwencje poniósł, i wiedział o tym, że. Kiedy miał Boga przed swoimi oczami, kiedy miał Pana przed swoimi oczami, miał zwycięstwo i się nie zachwiał. Inny fragment mówi mam zawsze Pana przed sobą. To jest w psalmie 16, 8, 8. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Czyli mam zawsze Pana przed sobą. Czyli wtedy, kiedy koncentruję swoje życie na Jezusie, Chrystusie, moje oczy są chronione. Czyli jest ta profilaktyka, ja bym to nazwał. I myślę, że też tak, jak nasze oczy, te duchowe, fizyczne są poddawane takim okresowym badaniom. Może to być w pracy, może to być związane z pewnymi umiejętnościami, które gdzieś tam musimy zdobyć, czyli prawo jazdy i tak dalej. Wtedy musimy być poddani takim badaniom wzroku itd. i tak dalej, czy potrzebujemy okulary, czy do pewnych czynności, do pewnej pracy się nadajemy. i. I myślę, że to, co teraz cały czas powtarzam, warto się skontrolować przed Panem. Panie, czy z, moi, z moimi oczami, tymi, którymi patrzę na ten świat, i tymi duchowymi, czy jest wszystko w porządku, czy, czy coś nie szwankuje, czy nie ma jakiejś dysfunkcji w moim życiu, czy nie ma jakiegoś astygmatyzmu i mówimy to pod kątem takim właśnie duchowym. Co podoba się, można sobie zadać tak pytanie, co podoba się moim oczom? Gdzie najczęściej są skierowane moje oczy? Czy to jest smartfon? Może jesteśmy tutaj w większości w średnim czy troszeczkę starszym, czyli nie ma tu może aż tyle dzieciaków, młodzieży, bo to jest takie sym, symptomatyczne, że często są tylko wpatrzeni w smartfon i tak dalej. Ale nas też to dotyka. Ja mówię o sobie, gdzieś tam ciągle nam, e, ten wzrok czasami za długo się skupia e, na tych e, rzeczach, które są pożyteczne i służą nam, ale czasami idziemy w drugą stronę. Mógłbym sobie też zadać pytanie, był okres postu i modlitwy. Myślę, że nie jeden z nas, czy szczególnie młodzi ludzie, być może podjęli jakąś tam decyzję, że przez ten okres postu i modlitwy rezygnują ze smartfonu. Nasza Ania tak zrobiła. No i potem jak się post kończył, w sobotę mówisz się boi otworzyć smartfona, bo nie wie, ile tam będzie wiadomości różnych rzeczy, które musi odczytać. Nie wiem, jak było, ale pytanie moje jest do mnie, ale też do każdego z nas. Czyli kiedy się okres modlitwy, postu, takiego bardziej skupienia e, skończył, e, czy gdzieś nadrabialiśmy, że tak powiem, straty, e, że tak powiem, czasowe przy smartfonie, e, może źle powiedziane, ale czy ciągło nas od razu do, e, do komputera, żeby pewne rzeczy nadrobić, bo, bo tam tyle ważnych rzeczy mogło przyjść do mojego życia, e, informacji od znajomych na, na różnych. E, Ee, że tak powiem, nie wiem, na Whatsappa na, i tak dalej. To są dobre rzeczy, ale pytanie, czy moje oczy w pierwszej kolejności ciągły do tego? Czasami można było sobie zadać pytanie, znam wiele osób, które gdzieś tam w świadectwach mówiły, że ich pierwszą czynnością po przyjściu na przykład do domu i to było jeszcze wtedy, kiedy na przykład smartfony nie były tak popularne, to było pierwsze, to było automatyczne włączenie komputera czy laptopa i sprawdzenie co jest. Dzisiaj jesteśmy cały czas, mamy smartfony pod ręką, telefony i jeszcze jest to bardziej takie, że tak powiem bardziej nas dotyka. Ja nie mówię, że, bo to jest nasza też praca, nasze funkcjonowanie, to, że możemy się porozumiewać, czy pod, przez WhatsApp, czy wiadomości i tak dalej, to jest potrzebne, bo pewne rzeczy nam ułatwiają i przyspieszają. Ale pytanie, czy nie powoduje to czegoś, że my siedzimy na niepotrzebnych rzeczach? Czy nie spędzamy rzeczy. Ta, nasz, nie opieramy w naszych oczy i nie dopuszczamy, aby nasze oczy patrzyły na rzeczy, które może nie powinniśmy patrzeć. Myślę, że znamy ten fragment i może przeczytamy sobie teraz z Mateusza, piąty rozdział 28-29. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej? Już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko Twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby całe ciało Twoje miało pójść do piekła. Kochani, Pan Jezus tutaj jest bardzo radykalny. Mówi o pożądaniu i mówi o czymś takim, że. E, Coś trzeba czasami usunąć i myślę, że z takiego punktu medycznego, jeżeli lekarz czy chirurg widzą zagrożenie dla życia, czyli nie wiem, choruje, jest noga, wdała się jakieś poważne zakażenie i coś, co zagraża życiu, wtedy następuje amputacja, często nie ma odwrotu. Tak samo może być z okiem, nie? nie wyobrażam sobie, ale są takie sytuacje, że ktoś, kto ma jakieś no, poważne schorzenie, jakiś nowotwór oka i często ratowanie życia ludzkiego polega na usunięciu. Pan Jezus tutaj mówi bardzo radykalnie i rozumiemy oczywiście w sensie duchowym, czyli Pan Jezus mówi, że. że nie powinno być w moim życiu, takim, w moim wzroku czegoś takiego, że e, kiedy ja patrzę na różne rzeczy, e, to powinienem uciąć, nie? że nie może mój wzrok, e, że tak powiem, wędrować ciągle do tego samego. I nie mówię tu tylko o porządliwości e, takiej fizycznej, e, kochani. I Myślę, że teraz warto, abyśmy przez moment się zastanowili, bo mówiłem wcześniej o profilaktyce, ale też chciałbym, żebyśmy teraz mówili, powiedzieli też o lekarstwie i nie wiem, co Wam przyszło na myśl, jeżeli byście usłyszeli o oczach, myśmy to co na grupce powiedzieli, ale ja jak pierwszy raz o tym myślałem, to przyszła mi pewna myśl na co o, o tym pomyślałem. Nie wiem, czy Wam przychodzi jakieś lekarstwo na myśl. Nie wiem, czy chcecie powiedzieć. Moja żona, nie, żeby nie, Ania też nie. <grystanie> Jakie lekarstwo w Biblii jest takie, które na oczy. Maść. <grystanie> Kochani, pierwszy jak właśnie myślałem nad tym tematem, gdzieś na grupkę i tak dalej. Maść lecząca oczy. Jest to zapisane w objawieniu Jana w Apokalipsie, trzeci rozdział. I może przeczytamy tutaj dalszy, dłuższy taki fragment, który od 14 a skupimy się na 18. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący, ale tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, ani, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, nie wiesz, żeś pożałowania godzien Nędzasz i biedak, ślepy i goły. I teraz werset osiemnasty. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe i aby, aby nie wystąpiła na jaw, na haniebna nagość twoja. Oraz maści, by, na nią, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Kochani, kiedy czytamy ten osiemnasty werset, jak pomyślałem, to są takie rady. I radzę ci, abyś nabył złota w ogniu wypróbowanego. Ja to tak przyrównałem do tego, że zbawienie z łaski, tu nie ma w ogóle jakiejś innej wersji, ale powrót do stanu gorącego. To Golgota, to przyjście pod Krzyż, to umieranie wraz z Chrystusem i niesienie Jego Krzyża. Kochani, bo jest tutaj napisane, abyś nabył, czyli coś, co wymaga kupna, co wymaga też z mojej strony decyzji, bo widzę, że sprawa jest poważna i jeżeli. W moim życiu widzę, że moje oczy, mój wzrok ten duchowy jest chory, to muszę coś z tym zrobić. Nie mogę tego bagatelizować, bo to prowadzi do śmierci, do zaćmy. Drugie, tam jest radzę ci, abyś nabył, abyś przyodział białe szaty, czyli krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I możemy tutaj też z 1 Jana 1,7 przeczytać. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy sobą i krew Jezusa Chrystusa, syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to jest ten taki krok, który też jest ważny, aby przyjść pod krzyż i wyznać grzech, odebrać przebaczenie i oczyszczenie. I wreszcie ta maść lecząca. I wrócimy do tego 18. wersetu z, z trzeciego rozdziału objawienia Jana. Zastanawiałem się, co jest tą maścią, która leczy. Po odnośnikach niewiele tutaj ja by znalazłem. Ale znalazłem taki fragment, który myślę... Czyli maść jest taką rzeczą, która leczy, koi, powoduje stan zdrowienia. W Laodicea słynęła w tym czasie, że produkowano w nie, u niej, w Laodicei produkowali właśnie takie maści różne na chore oczy. I Była znana z tego, z tego słynęła, bogaciła się też na tym ale nie, miało to, a nie pomogło im to w takiej duchowej ślepocie. I chciałbym, żebyśmy teraz odtworzyli taki fragment z Listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału, od 17 do 19 wersetu. I dla mnie to jest, może znacie jakby inne miejsca, inne wersety, czy jakby zrozumienie tej maści, a dla mnie to jest taka maść aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam Ducha Mądrości i Objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Was powołał i jakie bogactwo chwały Jego udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Moc Boża okazana w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kochani, dla mnie to jest ta maść, e, którą mam stosować na moje chore oczy, kiedy wyznaję swój grzech i tak dalej, ale leczenie, ta maść, która ma być podana na moje oczy, e, to jest też. E, to są te obietnice, to jest trwanie w tym, co się dokonało na krzyżu Golgoty, to jest znanie własnej tożsamości i to, że moja, moje zwycięstwo, moja moc nie ze mnie, ale to się dokonało na krzyżu Golgoty i to jest patrywanie się też w Jezusa Chrystusa. I myślę, że możecie też poszukać innych wersetów, może macie inne myśli odnośnie tej maści, chętnie je poznamy, ale to jest do rozważenia. Na grupce i też ja się wcześniej zastanawiałem nad takim, czy znacie jakiś taki fragment, który by mówił o tym, że ktoś modlił się, Panie otwórz jego oczy. Aby przejrzał. Jest tam sytuacja, w której czasami my możemy się znaleźć, kiedy być może presja życia, czy jakieś trudności w naszym życiu i modlimy się i nie widzimy aby rozwiązania w naszym życiu. Może to być jakaś choroba, jakieś doświadczenie, które się ciągnie czasami długo, czy jakaś presja w życiu, nierozwiązane jakieś sytuacje i nie wiemy, jak z tym znaleźć, się, jak, jak widać, jakie widać rozwiązanie. Czasami nieprzyjaciel atakuje różnymi doświadczeniami na nasze życie, stara się nas wybić z sytuacji i tu jest taka sytuacja, gdzie Nieprzyjaciel, król wysłał swoje wojska, by pojmać Elizeusza. Dowiedział się, gdzie on jest. To wracając, wcześniej jest to opisane. I kiedy Gehazi wychodzi wcześniej rano i patrzy, i wokół, tam gdzie mieszkają, jest wokół, jest pełno wojska, nieprzyjaciela. A gdy wczesnym rankiem Sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść. Oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: Biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, czyli Elizeusz: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie. Otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była woz, koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. I możemy dalej przeczytać, chociaż wrócimy później jeszcze do tego. A gdy aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: Dotknij ten lud ślepotą, i dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do niego: To nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich, król izraelski zapytał się, zapytał się Elizeusza: Czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: Nie wycinaj ich w pień. Czy wyciniasz w pień tych, których wierzysz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi. Niech jedzą i piją, a potem idą do swojego, do swojego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich. A oni zaś poszli do swojego pana i odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieszce wyprawy do ziemi izraelskiej. Kochani, niesamowita historia, którą znamy. Czyli Gehazi nie widzi w tym problemie rozwiązania, biada. I tak czasem może być w naszym życiu, że tak jak mówiłem, różne doświadczenia i wpadamy w panikę. Albo powiem, może wy nie, ale. Czasami ja tak mogę zareagować, że w z której ja by nie widzę rozwiązania. Czy w tej sytuacji nie, mogę, nie powinienem zawołać Panie, otwórz moje oczy, abym zobaczył Twoją wielkość, Twoją potęgę w tej sytuacji? Myślę, że kiedy to czytałem, tak sobie myślałem, Boże, to jest też może dla kogoś na tym miejscu, że nie widzisz rozwiązania w tej sytuacji. Modlisz się o pewne rzeczy, a jest gorzej, otaczają cię nieprzyjaciele w sensie duchowym i nie widzisz wyjścia. Ale Pan może ci otworzyć, kiedy otworzy ci oczy, zobaczysz jego zwycięstwo i też rozwiązanie. To rozwiązanie takie było niekonwencjonalne, bo... Pan Bóg dał na słowo Elizeusza, że nieprzyjaciele stracili wzrok, zaprowadzili ich do króla normalną sytuacją. Tak jak zapytał król, no, wyciąć ich w pień. Odpowiedź Elizeusza była inna, on inne rozwiązanie, boże rozwiązanie, bo tak z ducha pańskiego mówił, że rozwiązanie było takie bardzo konkretne, czyli rozwiązanie, którego... Ani Gehazi w tej sytuacji by nie widział, może to by była ucieczka, może szukanie jakiejś pertraktacji i tak dalej. Czyli, Panie, otwórz moje oczy, abym widział, żebym widział też inną perspektywę. Kiedy słuchałem też piosenki, ani tam śpiewa naszej Ani, ja chcę widzieć dziś Twoją perspektywę. Pytanie, czy ja chcę każdego dnia widzieć Bożą Perspektywę w swoim życiu. Zosia też śpiewa w tej swojej piosence w Cieniu Najwyższego. A jeśli przestanę widzieć, ty dasz mi zobaczyć piękno twarzy twojej, piękno twarzy twojej. Jeśli przestanę czuć, ty przyjdziesz w miłości swej i dotkniesz mnie, dotkniesz mnie. Ja sobie wypisałem parę takich to, co dziewczyny skomponowały, nagrały i tak dalej. Nie chcę tu reklamować, bo myślę, że niektórzy to słuchali, ale te słowa mnie gdzieś tutaj dotknęły. Nie? Jeśli przestanę widzieć, ty dasz mi zobaczyć piękno twarzy twej, to co najważniejsze, żebym zobaczył. Piękno Jezusa. Kiedy na tym się skupiam, i to często jest podkreślane, że nie mam patrzeć na problemy, na różne sytuacje czy niemożności w swoim życiu, ale mam zwrócić swój wzrok na Jezusa, na, na jego piękno.